Kilka dni temu zakończyła się otwarta beta nowej produkcji od studia Ivory Tower, czyli The Crew 2. Trwała ona dokładnie od 21 do 25 czerwca, a ja oczywiście musiałem o tym zapomnieć i przypomnieć sobie dopiero pod wieczór pierwszego dnia trwania bety, a musiałem trochę poczekać ze względu na rozmiar wynoszący ponad 24 GB, więc no wyszedł mi jeden dzień w plecy, no ale no cóż, bywa. Ale przez pozostałe 3 dni, zmęczony po całym semestrze na studiach, pograłem i muszę przyznać, że naprawdę bawiłem się świetnie, znacznie lepiej niż sobie to wcześniej wyobrażałem. Ja jestem Bart i zapraszam do materiału. Na początku również muszę przyznać, że wielkim fanem gier samochodowych nie jestem, raczej casualowo pogrywam, ale za to grałem w poprzednią część, czyli The Crew z 2014 roku oraz otarłem się o wydane w roku 2011 Test Drive Unlimited 2. A w tym przypadku ma to znaczenie, ponieważ w studiu Ivory Tower pracuje sporo pracowników z Eden Games, czyli studia odpowiedzialnego właśnie za serię Test Drive Unlimited. Zacznijmy jednak od przybliżenia gry jako całości, takiej niezależnej od pierwszej części, dla graczy, którzy nie zetknęli się wcześniej z The Crew, a następnie przejdziemy do omówienia różnic pomiędzy tymi dwoma częściami oraz porównaniem wielkości map. The Crew to typowa zręcznościowa ścigałka, nie wyróżniająca się niczym szczególnym poza dość sporych rozmiarów otwartym światem, a konkretnie przeskalowanymi i skompresowanymi Stanami Zjednoczonymi. Podejście twórców jest takie, żebyśmy nigdy nie ścigali się sami. Dlatego rozgrywka nastawiona jest na grę w sieci, przez to na swojej drodze poza wątkiem głównym, który w pierwszej części trwał około 10 godzin, napotkamy masę aktywności, w których możemy rywalizować z innymi graczami. Poza standardowymi wyścigami ulicznymi są to pomiary prędkości, efektowne wyskoki, czy jak najszybsze oddalenie się od jakiegoś punktu na mapie, czyli są to takie zwyczajne aktywności poboczne. Poza tym wszystkim jest możliwość modyfikacji pojazdów, zarówno wizualne, jak i ulepszenie parametrów technicznych pojazdu, zapewniając lepsze osiągi. Jednak z tego wszystkiego najbardziej mi się podoba zwykłe, bezcelowe jeżdżenie po USA. No i właśnie dlatego grało mi się tak przyjemnie również w The Crew 2. Przyjemność płynąca ze swobodnej eksploracji połączona ze zmiennymi warunkami pogodowymi i cyklem dnia i nocy, co wiąże się oczywiście z ładnymi wschodami i zachodami słońca, no tutaj była jeszcze większa. Ze względu na to, że no po prostu mapa została znacznie powiększona. I mapa jest naprawdę duża. Szukałem na różnych stronach jakiegoś pomiaru czasowego, aby na szybko obliczyć skalę mapy, bo niestety no sam zapomniałem tego w grze zrobić i po krótkim czasie napotkałem artykuł, w którym ktoś zmierzył, że z Miami do Waszyngtonu, czyli z zachodu na wschód w USA, dojechał w 33 minuty. Zakładając, że jechał ze średnią prędkością 250 km na godzinę, to jest taką normalną prędkością w The Crew, w prawdziwym życiu w 33 minuty powinienem przejechać 137,5 km. Tymczasem odległość z Miami do Waszyngtonu wynosi 3300 mil, czyli 5310 km. Dzieląc jedno przez drugie, otrzymujemy, że mapa USA w The Crew to około 200, czyli 1/50 rzeczywistej mapy, co nie jest wcale takim słabym wynikiem. Ponadto oczywiście została znacznie poprawiona oprawa graficzna oraz według mnie jest znacznie ciekawsza ścieżka dźwiękowa względem pierwszej części, bo tutaj mamy więcej takich rockowych klimatów oraz brzmienia przypominające mi ścieżkę dźwiękową z serialu Peaky Blinders. Przeglądając jeszcze inne strony i fora w celu znalezienia opinii innych ludzi na temat The Crew 2, zauważyłem, że sporo osób narzeka na kartonowy model jazdy. Mi natomiast jak najbardziej odpowiada, bo wiadomo, że twórcy nie celowali nawet zbliżyć się do symulacji, ma to być model jazdy taki typowo arcade'owy, zręcznościowy, no i właściwie taki dokładnie im wyszedł. Trzeba używać dużo hamulca. Tak, hamulec to ważna rzecz. Natomiast hamulec ręczny w tej grze nie istnieje, to znaczy istnieje, ale działa zupełnie wbrew oczekiwaniom. Oprócz tego, same pojazdy w grze są bardzo zróżnicowane, naprawdę mi się podobają, bowiem gdy uzbierałem sporą sumę pieniędzy, to prawie 2 godziny testowałem różne pojazdy, zanim zdecydowałem się na zakup, bo każdy pojazd miał jakby swój własny charakter i znacznie różnił się od pozostałych. Samo to testowanie sprawiło mi również sporo frajdy i to na duży plus.
Ale taką największą nowością jest tutaj nie jeden czy dwa tryby w postaci wyścigów ulicznych i terenowych jak w The Crew 1, ale mnogość zupełnie nowych trybów. Takich jak wyścigi samolotami, łodziami czy motorami. Zacznę od tych słabszych, czyli latanie oraz jazda po wodzie. Są to zdecydowanie dwa najsłabsze i najnudniejsze tryby. Na morzu zupełnie nic się nie dzieje, jedyne urozmaicenie to sporadyczne rampy oraz często wysokie fale, które tylko tak naprawdę irytują, bo nas spowalniają. Za to model latania samolotami jest zbyt jakby banalny, taki powiedziałbym w stylu GTA. Bardziej odebrałem ten tryb jako coś w rodzaju zapychacza. No a poza tym wykonywanie nieciekawych manewrów na punkty też nie sprawia za grosz satysfakcji. Za to motory. Świetny model jazdy, jak i nie najlepszy w całej grze. Czuć po prostu, że mamy pełną kontrolę nad motorem, zarówno jeśli chodzi o skręty w lewo i w prawo, jak i balansowanie przód-tył. Jazda jest bardzo dynamiczna i w przeciwieństwie do wcześniej omówionych trybów daje masę satysfakcji. Jeśli chodzi zaś o jazdę po mieście i jazdę terenową, tak jak było to w The Crew 1, to jest to dalej serce tej gry według mnie i zostało to po prostu trochę poprawione względem tej, poprzedniej części. Wracając do samej bety, to dostarczyła ona mocno ograniczony content, wystarczający na zaledwie kilka godzin zabawy, ale wydaje mi się, że wszystkie pojazdy były dostępne i nie trudno było na nie zarobić, bo na takie Lamborghini Gallardo, które jest jednym z najdroższych aut w grze, razem z ulepszeniami zarobiłem w kilka godzinek, a w trakcie zarabiania pieniędzy i tak po drodze kupiłem chociażby motor, więc można było nawet szybciej na to uzbierać. Ale oczywiście ceny pomiędzy betą a finalną wersją mogą się znacznie różnić, no bo w becie był ten ograniczony czas na granie. Podsumowując, moje wrażenia po becie są bardzo pozytywne i raczej produkt zakupię, choć tak naprawdę wątpię, że w dniu premiery, patrząc na cenę, która na PC wynosi około 220 zł. Ale zaczęły się wakacje, jest więcej czasu, więc chętnie wieczorami udam się do USA, pościgać się ulicami New York City czy Los Angeles, ewentualnie Miami. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.